pierwszy milion trzeba ukraść. Siemandero, 3, 2, 1, 0. Start. No właśnie. Słucham swojego brata, który od małolata uczy mnie, że nieważne ile zarabiam, zawsze mogę, powiedzmy, 10% odłożyć. Bo jest taka postawa i we mnie się rodziła, że dopiero jak będę miał więcej, to ja zacznę odkładać. Dopiero jak będę miał więcej, to ja zacznę pomagać. A może, żeby w ogóle mieć coś więcej, to najpierw trochę przykombinuję, żeby mieć coś więcej, a później innym pomogę. No, kłamstwo rodzi kolejne kłamstwo, niestety bardzo często się napędza i mam nadzieję, że nie brzmi to trudno, ale uwierz mi, że w końcu i tak wyjdzie na jaw jak wiosną główienko spod śniegu, tak ktoś kiedyś zarymował, pozdrawiam serdecznie Ero. I opcja jest taka, że to co możemy robić, no to już dzisiaj porozkminiać, jak być uczciwym, jak komuś oddać, jak może już się z kimś podzielić i na co mamy wpływ w tej rzeczywistości. Okej, małe kroki, wierzę, że małymi krokami można. Ja małymi kroczkami generuję wyraz. Wiesz, o co chodzi, skumaj mego brata. Mógłbym w jego słowach tu powiesić plakat. Dokładnie tak, ten freestyle słyszysz dzisiaj. A ja mogę ci tutaj uciekać jak mysza przed sobą, ale to będzie piękno, kiedy zatańczę swoje życiowe flamenco. Dokładnie tak, no i dla was całuski. A ten rap niech tu będzie tak jak klucz francuski. Dokładnie, no i to nie jest spina. Mogę tutaj was leczyć tak jak weterynarz. Ja żartuję i ten freestyle czuję. Ja po prostu na luźno sobie kombinuję. Dokładnie tak, nigdy nie jest za późno, było wcześniej. Ja tutaj, bracie, stoję na podejście w nowym mieście i to jest Arkadionie frustrat. Nie tak, że pierwszy milion trzeba ukraść. Dokładnie i weź to przemyśl, bo w każdej chwili w życiu można się podzielić. Pozdrawiony Nowy Sącz i Przemyśl. Oczywiście żarcik. Dziękuję wam za wszystko. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia. Piona!